Dzień dobry a todo el mundo. Hola Mirena, hola Auror y hola Hola. Witajcie. Aneta. Dzień dobry wszystkim. Aneta, te presento a Auror, que no conoces aún. Anet, przedstawiamy ci Auror. Ah, no, tampoco Mirena conoces. A i mnie też nie znasz, więc przedstawiamy Cześć cię Mileną. Milena. Cześć Auror. Hola, Auror, dice. Bueno, vamos, Aneta, cuéntanos un poquito cuál es tu situación, vamos a ver qué hay que hacer. To Kalo, prosi, żebyś przedstawiła swoją sytuację, a zatem chciałby, żebyś nam opowiedziała swoje punkty preferencyjne. No to tak, pierwszy punkt, seksualność, blokada fizyczna, odczucia, że ktoś chce mnie skrzywdzić i wykorzystać. Okay. El primer punto sobre la sexualidad. Siente bloqueos, pero también siente que alguien quiere abusarla y manipularla sobre este punto. O sea, siente que alguien le quiere manipular. Eso es, ¿no? Anetko, odczuwasz, że ktoś chce cię wykorzystać i zmanipulować na poziomie twojej seksualności, czy tak? Tak, pomimo, że realnie się nic nie dzieje. Sí, aunque realmente no pasa nada. O sea, esto lo sientes cuando estás dormida, cuando estás para Czyli dormirte. odczuwasz to wtedy, kiedy śpisz, czy wtedy, kiedy na przykład kładziesz się spać, kiedy czujesz to? Nie, to w nocy to tak samo, bo to też bym dodała częste sny o podłożu seksualnym i miłosnym. Więc to Więc też w nocy. dzieje się to w nocy, ale za dnia również? Tak. Durante el día y noche. Y además dice que sueña mucho sobre una persona. Y quiere añadir esto también, este punto. Sexualmente siempre hablamos, ¿no? Sexualmente, sí, sexualmente. Anetko, następny punkt. Drugi, emocje, gromadzenie się ich w brzuchu i wrażenie manipulowania nimi. Dice que siente muchas emociones que se acumulan en su vientre y siente también que algo manipula de estas emociones. Anetko? Skłonności do uzależnień. Entonces siente que tiene esta inclinación a como a las drogas o al alcohol, como se dice. Drogadicción. Adicción, sí. Exacto. Połączenie w tym programie również z mężem i synem. Co to znaczy w tym programie? Przepraszam, bo nie To rozumiem. znaczy, ja to tak rozumiem, że są trzy osoby w rodzinie i wszyscy jakby funkcjonują i reagują w ten sam sposób. Mówisz o tym uzależnieniu, tak? Tak. Dice que en este programa de adicción hay también como conexión, siente conexión con su marido y con su hijo, que hay tres personas en esto. Tres personas. Tres personas en este programa, ella llama programa de adicción, ella, su marido y su hijo. Ah, ella, vale. I teraz objawy fizyczne z takich najważniejszych, nagłe ubytki energii. Y ahora los puntos físicos, que de repente le falta energía. Chwilowe blackouty w umyśle. También instantáneamente tiene blackouts en su mente. Memoria. Odczucia odurzenia. Y siente algo, ¿sabes? Tiene estas sensaciones como después de tomar la droga, que no sé cómo describirlo. I tu bym dodała ostatnie ataki, brak kontroli nad ciałem i upadki bez utraty świadomości. I to jest ostatni punkt. Dice que el último punto es sobre los ataques, sobre su cuerpo físico, que pierde control de su cuerpo y, por ejemplo, cae, pero no pierde conciencia en estos momentos. Y es todo. Anetko, ¿wszystko? ¿Kalo pregunta o puede? Podemos empezar. Dobrze, możemy zaczynać. W takim razie, Anetko, prosimy cię o włączenie mikrofonu i powiedz coś, żebyśmy wiedzieli. Świetnie, dziękuję ci bardzo. Auror, ¿estás con ella? ¿Jesteś nią? Estoy sintiendo lo que ella siente. Odczuwam to, co ona czuje. Bueno, primero pregúntale si quiere que me digas lo que ella No la siente. veo. Nie widzę jej. ¿Y qué siente? ¿A qué ona czuje? Es una agresión energética muy fuerte. Mi cuerpo está temblando. Tengo un dolor muy fuerte en esta oreja que me entra en el cráneo. To jakaś Aquí. silna.
Silna agresja energetyczna, odczuwam ból z tej strony głowy, w moim uchu i tutaj. Olor, ruido a metal y ruido, ruido, ruido muy fuerte. Odczuwam też zapach i bardzo, bardzo dużo hałasu. Bueno, sal de allí. Wyjdź stamtąd. Desconecta de ella. Rozłącz się z nią. Vamos a conectar con ella solo de la manera visual. Połączymy z nią tylko na poziomie wizualnym. Búscala abriendo solo el canal visual. Otwórz tylko kanał wizualny. Cuando la veas, me avisas. I kiedy będziesz ją widzieć, powiedz mi. Sí. Już. ¿Cómo la estás visualizando? Jak ją wizualizujesz? Siento, veo metal frío por todo lado. Widzę i czuję zimny metal z każdej strony. ¿Y ella dónde está? I jest bardzo zimno. ¿Y ella dónde está? I gdzie ona jest? Está en este rectángulo. I jest w tym prostokącie. ¿En qué posición está? W jakiej pozycji jest tam? De pie. Stoi. Mientras está allí, ¿dónde está su cuerpo físico? A kiedy ona tam jest, gdzie jest jej ciało fizyczne? Ahora mismo. To jest teraz, obecnie. Ahora mismo, ok. ¿Cuándo ha entrado en este lugar? Kiedy ona weszła do tego miejsca? Dice hace 30 años. Mówi 30 lat temu. Observa en su pasado, dime si ha salido alguna vez de allí. Zobacz jej przeszłość, czy ona kiedykolwiek stamtąd wyszła? ¿Quién la ha metido ahí? Kto ją tam włożył? No se acuerda. Nie pamięta. ¿Y qué hace allí? I co tam robi? Está agredida. Jest tam zamknięta. Es más que eso, es más fuerte que eso. To jest jeszcze silniejsze, jeszcze mocniejsze niż zamknięcie. Ok, vamos a trazar el tiempo entonces. To w takim razie cofnijmy się w czasie. Vamos al momento cuando aún no está dentro. Idźmy do momentu, kiedy jeszcze nie była w środku. Dime con cuántos años la ves. Ile, powiedz mi, ile ma lat. No veo, solo la veo a ella en el rectángulo. Nie widzę, widzę ją tylko w tym prostokącie. Vete a cuando tiene 3 años. Idź kiedy, do momentu, kiedy ma 3 lata. Veo una niña muy agitada. Widzę taką bardzo poruszoną dziewczynkę. ¿Y su parte subliminal está ahí dentro o no? A jej część subliminalna jest tam w środku, czy nie? No lo sé. Nie wiem. ¿La ves conectada con algo o alguien? Czy widzisz ją połączoną z kimś lub czymś? Ahora, si me dices 3 años, te digo, veo una niña agitada, está moviendo los brazos, la cabeza, como media, como si intentaba empujar algo que hay como encima de ella. Lo que estoy viendo, no sé si es cuerpo físico o parte subliminal. Kiedy mi to powiedziałeś, znowu ją widzę jako tą dziewczynkę, która ma 3 lata i która tak porusza rękami i głową, jakby chciała coś odepchnąć. Vale, me dejas hablar con Annetita. Pozwolisz mi porozmawiać z Anetką? Anetita. Anetko? Dzień dobry. ¿Cómo estás? Jak się masz? Anetita, Anetko, ¿por qué mueves tanto las manos? Dlaczego tak ruszasz rękami? ¿Me oyes? Słyszysz mnie? Dímelo con la cabeza. ¿Sí, me oyes? Odpowiedz mi z głową. Czy tak słyszysz mnie? ¿O no me oyes? Czy mnie nie słyszysz? ¿No me oyes? Nie słyszysz mnie. ¿Te acuerdas de mí? ¿Pamiętasz mnie? Déjame con Auror. Zostaw mnie z Auror. Desconecta, Auror. Desconecta. Desconecta. Bueno, dime, ¿no quería hablar o no podía hablar? Powiedz mi, nie mogła mówić, czy nie chciała? Nie mogła. No puede. Nie może. Vale. Vamos a su vida Le anterior. Pedía, Aneta no está, Aneta no está. Es lo que podía escuchar. Ona cały czas powtarza to samo, co słyszę, Anety nie ma, Anety nie ma. Vale. Vamos al momento donde se decide la
reencarnación en Aneta. To idźmy do momentu, w którym się decyduje o inkarnacji, Anet. Bien, dime, ¿dónde estás? I powiedz mi, gdzie jesteś. Es muy raro, Calo, porque cuando me dices de moverme en escena, siempre me pongo como en su lugar con ella, como si había, no sé. To bardzo dziwne, bo kiedy każesz mi przejść ze sceny do sceny, ja zawsze się znajduję w tym miejscu, gdzie ona się znajdowała. Vale, ¿en qué ambiente te encuentras ahora? ¿Y gdzie teraz jesteś? Estoy frente, parece como un despacho, estoy frente a un hombre sentado atrás de su mesa de madera. Ja teraz jestem w takim biurze i jakby tam za takim stołem drewnianym był jakiś mężczyzna. Muy La bien. madera está usada, está usando un objeto para hacer ruido en su mesa. I on używa jakiegoś przedmiotu, żeby robić hałas na tym stole. ¿Y dónde está Aneta? A gdzie jest Aneta? Frente a esta mesa. Przed tym stołem. ¿Y cómo se presenta? ¿Con qué forma? ¿Y pod jaką formą się prezentuje? ¿De quién me estás hablando? ¿O kim mówisz? De esta persona que está delante de este anciano. Un hombre. No, 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 no. Aneta está frente a la mesa y es un hombre sentado. Aneta jest przed tym stołem, a za tym stołem jest mężczyzna, który siedzi. O sea, Aneta es el hombre. Czyli Aneta jest tym mężczyzną? Aneta está de pie. Nie, Aneta stoi. ¿Está enfrente a este hombre? ¿Jest przed tym mężczyzną? Tak. Bien, cuéntame qué sucede. Więc powiedz mi, co tam się dzieje. Algo no está bien, Calo, porque el hombre eres tú. Coś jest nie tak, bo tym mężczyzną jesteś ty, Calo. ¿Y por qué estoy haciendo tanto ruido? ¿Y dlaczego robię tyle hałasu? Nie wiem. Pregúntale a este hombre cómo se llama. Zapytaj tego mężczyzny, jak się nazywa. Calo. Calo. Observa el ADN. Zobacz jego DNA. Blanco. Białe. O sea que no soy yo. Więc to nie ja. Nie. ¿De dónde? ¿Blanco qué significa? ¿Que no tiene código genético? Co znaczy białe, że nie ma kodu genetycznego? Lo que fluye en su vena, en su parte etérica es blanco. To, co płynie w jego żyłach eterycznych, jest białe. Pregúntale cómo se llama. Zapytaj go, jak się nazywa. Calo. Calo. ¿Me dejas hablar con Calo? ¿Pozwolisz mi porozmawiać z Calo? Hay muchas formas de conciencia en él. Jest dużo form świadomości w jego ciele. ¿Me dejas hablar? Pozwolisz mi pomówić z nim? Estoy. Jestem. Calo. Calo? Estoy. Jestem. ¿Qué haces aquí? Co tam robisz? Soy tú. Jestem tobą. ¿Cómo te permites hacer yo? Jak mogłeś sobie pozwolić być mną? No necesito permisión para ser tú. Nie potrzebuję pozwolenia, żeby być tobą. Sí que la necesitas. Oczywiście, że potrzebujesz. Absolutamente no. Absolutnie nie. ¿Qué te han mandado aquí? Kto cię tam wysłał? Tú. Ty. ¿Cuándo? Kiedy? ¿Cuándo? Kiedy? Contesta. Odpowiedz. Contesta. Odpowiedz. Otra pregunta. Inne pytanie. No, esta pregunta. Nie, właśnie to pytanie. Dije otra pregunta. Powiedziałem inne pytanie. Te dije esta pregunta. A ja ci powiedziałem to pytanie. Y te dije otra pregunta. A ja ci mówię inne pytanie. Ok, ¿quieres hacer yo? Dobrze, chcesz być mną. Bien, perfecto. Te voy a hacer todas las preguntas que quieres. Te espero. Yo espero, Mirena, que... Dobrze, chcesz być mną? To idę. Se había cortado. Dobrze, chcesz być mną? W takim razie ya zadam ci wszystkie pytania. Muy bien, y tú me vas a dar todas las respuestas que quiero. A ty mi dasz wszystkie odpowiedzi, których ja chcę. Vamos a ver. Zobaczymy. ¿Dónde está Aneta? Gdzie jest Aneta? Frente a mí. Przede mną. ¿Y por qué está aquí?
¿Y dlaczego tam jest? ¿Por qué la llamaste? Bo ją zawołałeś. Yo no he llamado a nadie. Ja nikogo nie wołałem. Debería estar en otro lugar. Powinna być w innym miejscu. ¿Por qué está aquí? Dlaczego tam jest? La llamaste. Bo ją zawołałeś. Vale, ¿y por qué la llamé? ¿Y dlaczego ją zawołałem? Para la realización de un trabajo. Żeby Tu trabajo. zrealizować swoją pracę. ¿Qué trabajo? Jaką pracę? Dímelo tú. Powiedz mi to ty. Yo no lo sé. Ja nie wiem. Yo tampoco. Ja też nie. Déjame con Aurora. Zostawmy z Aurorą. Aurora. Ah. ¿Qué tal? Jak się masz? Desconecta. Aurora. Sí. ¿Qué tal? Jak się masz? No lo sé, es un vacío tan grande. Nie wiem, to taka wielka pustka. Aurora, ahora permites que canalices a mí. Aurora, czy pozwolisz, żebyś przepuszczała teraz mnie? No sé dónde estás. Nie wiem, gdzie jesteś. Estoy aquí, quiero hablar conmigo mismo, ¿me lo permites? Jestem tutaj, chcę rozmawiać sam ze sobą, pozwolisz mi? No te veo. Nie widzę cię. Estoy aquí. Jestem tutaj. Delante de ti. Przed tobą. Sí. Bien. ¿Permites que hables, que hable conmigo mismo? ¿Pozwolisz mi porozmawiać z samym sobą? Sí. Bien. Tak. Canalízame. Przepuść mnie. Caló. Caló. Sí. ¿Qué Tak. tal? Jak się masz? Me llamaste. Zawołałeś mnie. ¿Y qué tal? No i jak się masz? Bien. Dobrze. ¿Qué opinas de Milena? Co sądzisz o Milenie? ¿Por qué preguntas? Dlaczego pytasz? Luego te lo explico. Zaraz ci wyjaśnię. Trabajas con ella, es un buen elemento, un buena humana. Co pracujesz z nią? To dobry człowiek. ¿Qué opinas de Aurora? Co sądzisz o Auror? Me gusta también. Też mi się podoba. ¿Quién es que no te gusta? A kto ci się nie podoba? Muchos no me gustan. Wiele osób. ¿A qué te refieres con muchos? Co masz na myśli mówiąc tu wiele? No tengo compatibilidad con muchas personas. Nie jestem kompatybilny z wieloma osobami. Bien, déjame con Aurora. Zostaw mnie z Aurorą. Aurora, desconecta. 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 Sí. Bien. Sí. Ahora dime, ¿cómo te sentías canalizándome ahora y cómo te sentías canalizando aquel calor de antes? To teraz powiedz mi, jak się czułaś, kiedy przepuszczałaś mnie teraz i jak się czułaś, kiedy przepuszczałaś tego kalu poprzednio? El otro me da frío, me provoca un vacío en toda la parte inferior del cuerpo. Tamten drugi wywoływał we mnie zimno i taką pustkę, zwłaszcza w dolnej części ciała. Y la última Y canalización. tú estás como atrayendo, desarrollando como curiosidad, como si tendrías muchas cosas en la mente que compartir. Entonces me estoy. Además tiene mucha calor en tu cuerpo, muchísima calor. Es muy diferente. A ty wywoływałeś we mnie takie chęci zdobywania wiedzy, bo masz bardzo dużo myśli w umyśle i co więcej, wywoływałeś dużo ciepła. Claro, calo viene de caliente. No, bo kalo pochodzi z ciepła. Era para Es una reír. broma. Ya. Sí. Pues, Es tylko tak. bueno, veo que de frecuencia estás muy baja, ¿no? Canalizándome. Ale widzę, że twoje częstotliwości były niskie, kiedy mnie przepuszczałaś. ¿O no? Czy nie? Con el último no. Z tym ostatnim nie. ¿Con el último qué? Bueno, no importa. Dime, ¿quién ha creado aquel calor? Dobrze, powiedz mi, kto wytworzył tamtego kalo? El ser. Byt. ¿Dónde está ese ser? Gdzie jest ten byt? Sentado, está moviendo algo en su mesa para hacer ruido. Siedzi i rusza czymś, żeby wywoływać ten hałas Observe el wiosła. momento en el que se ha convertido en calo. To zobacz ten moment, kiedy przekształcił się w kalo. Cuando me dijiste dónde estás, entonces analizo el espacio, veo la mesa, veo el espacio. Cuando me dijiste quién es este hombre, miré la cara, su cara ha cambiado.
Kiedy powiedziałeś mi, zapytałeś się mnie, gdzie jestem, to ja widziałam ten stół i tak dalej, zobaczyłam tego mężczyznę, kiedy podniosłam wzrok na jego głowę, zmieniła się jego twarz. Me estás cansando, ¿sabes? Męczysz mnie, wiesz? Mucho. Tus Bar. preguntas inútiles. Tymi ¿Por qué swoim no vamos al pytaniem. grano directamente? Así evitas hacerme perder mi tiempo. Es muy precioso y el tuyo también. Dlaczego nie pójdziemy od razu do źródła? Mój czas jest cenny i twój też. Es que nunca nadie ha reproducido mi persona de esta manera tan bonita. Bo nigdy nikt nie zreprodukował mojej osoby w tak fajny sposób. Oh, pero no es el mi único talento, ¿sabes? Ale to nie jest mój jedyny talent, wiesz? Sí, pero quiero saber cómo has hecho, porque es la primera vez que lo veo. Ale to chcę wiedzieć, jak to zrobiłeś, bo to pierwszy raz, kiedy Tú widzę no coś ves takiego. nada, no ves nada. Ty nic nie widzisz, nic. Eso es lo que pasa, no ves nada. Nic. ¿De dónde sacaste la información para reproducirme? Skąd wyciągnąłeś informację, żeby mnie zreprodukować? De su mente. Z jej umysłu? ¿La mente de quién? Czyjego umysłu? La femenina. Kobiety. Aquí hay tres femeninas. Pero tutaj są trzy kobiety. La única que me importa es la mía, no las tuyas. Jedyna, która mnie obchodzi, to jest moja, a nie te twoje. O sea, de la mente de Aneta. Więc umysł Anety? Me da igual su nombre, Nie la obchodzi mía. mnie imię, z mojej. Es que yo no veo a nadie que es tuyo. ¿Quién es la tuya? Ja nie widzę nikogo, kto by należał do ciebie. Kto jest twój? Según tú. Według ciebie. Puedes jugar al tonto con los demás, pero conmigo no. Możesz grać idiotę z innymi, ale nie ze Las mną. tuyas, la mía. Son tvoje y moja. En este momento No estás juego de hablando, tonto. en este momento estás hablando con el cuerpo de Aurora. ¿Te refieres a ella cuando dice que es tuya? Teraz mówisz przez ciało Aurora. No, no, no. Czy ona jest twoja? Nie. Ella no. Entonces, Ona nie. ¿te gusta Miren entonces? W takim razie podoba ci się Milena. No me interesa. Nie interesuje mnie. ¿Te gusta Neta? Więc podoba ci się Aneta. Estoy con ella. Jestem z Me nią. ha interesado hace mucho tiempo. I jestem nią zainteresowana długiego czasu. Vamos al grano, te dije que tengo muchas cosas que hacer. Idźmy do źródła, do celu, bo mam dużo rzeczy do zrobienia. Bueno, ¿qué estás haciendo ahora mismo con Aneta? Veo que es la se tiene que reencarnar. To co robisz tam z Anetą? Wiem, że ma się inkarnować. ¿Por qué la quieres en la Tierra? Dlaczego chcesz, żeby była na Ziemi? Esta pregunta no tiene sentido. To pytanie nie ma sensu. ¿Me la das a mí? ¿Oddasz mi ją? La pregunta correcta estaría, ¿qué estás haciendo tú en esta tierra? Poprawne pytanie powinno brzmieć, co ty robisz na Ziemi? Dime cómo te Antes llamas. de buscar orígenes en los demás, busca tus propios orígenes. Zanim zaczniesz szukać źródeł innych ludzi, początków innych ludzi, poszukaj swojego. A mí me gusta Neta. Mi się podoba Aneta. ¿Me la das? Oddasz mi ją? Te gustan todas. Wszystkie ci się podobają. Pero esta es mía. Ale ta jest moja. Yo quiero ella. Ale ja chcę właśnie ją. Lo siento, no la tendrás. Przykro mi, nie będziesz jej mieć. Bueno, déjame con Aurora. Dobrze, zostaw mnie z Aurora. La conversación ha sido muy aburrida. Bo ta konwersacja jest bardzo Para mí nudna. también. Justo Dla para mnie też. conocerte. Tylko chciałem cię poznać. Déjame con Aurora. Para mí también. Zostaw mnie z Aurora. Desconecta, Aurora. Aurora desconecta. Sí. Vale, nada. Está reencarnándose Aneta. Ahora dime qué sucede en este momento que estás delante de este hombre. Claro. ¿Qué tal te Bien, pero encarnó? espera, ¿qué che? ¿Qué pasa? Cuando canalizo siempre ocupo el espacio. O sea, este ser te contestaba, pero de forma
voluntaria muy limitada. O sea, es como tener 1 millón de manera de contestarte y se limita a 0,001% de sus capacidades sobre 1 millón. Lo hace a propósito. Słuchaj, to jest bardzo dziwne, bo kiedy ja zazwyczaj przepuszczam, to zajmuje dużo miejsca i ten byt odpowiadał ci w taki sposób bardzo niechętny, jakby 0,001 możliwego możliwości odpowiedzi. Es que este hombre es un portal, no es una entidad. To No, es un dlatego, hombre. że ten mężczyzna to portal, a nie byt, nie to mężczyzna. Es una formación hecha por tantas otras inteligencias. To taka formacja zrobiona z wielu inteligencji. Ha apagado todo en su mente mientras lo canalizaba. Entonces podía sentir millones de cosas y ha decidido. Kiedy go przepuszczałam, on wyłączył po prostu miliony rzeczy w swoim umyśle i ja mogłam je odczuwać, ale nic przepuścić. ¿Ya ha decidido? I o czym zdecydował? Está paralizando. Desconecta. Desconecta. Vuelve. No canalices. Desconecta. Desconecta. Todo. Totalmente. Desconecta. 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 Auror. Estoy. Desconecta totalmente. Sí. Vale. On mnie paraliżował. No es una entidad. To nie jest żaden byt. Vamos a ver qué es. Zobaczymy, co to jest. No canalices, desconecta. O sea, Desconecta. es como un aspirador. Ya. On działa jak odkurzacz. Desconecta. Sal de allí. Fuera. Sal. Wyjdź stamtąd. Sí. Sal. Sal completamente de esta creación. Sal. Wyjdź całkowicie z tej kreacji. Już. Sal. Bien, ¿cómo Sí. te sientes? Jak się czujesz? Bien, ahora. Teraz już dobrze. Bien, Bien. ahora observa a Aneta en este momento donde el momento en el que te estoy hablando ahora. To teraz zobacz Anetę teraz, kiedy ja mówię. Está en este rectángulo. Hace mucho frío. Jest w tym prostokącie, jest bardzo zimno. No, pero no sientas nada, desconecta. Nie, ale nie odczuwasz nic, odłącz się. Vete a un momento de la existencia de Neta, sea, donde no está en este cuarto. Idź do takiego momentu egzystencji Anety, kiedy jeszcze nie była w tym prostokącie. No Gdziekolwiek puedo, tam. porque no tengo acceso a su memoria. Está como paralizada su memoria. Nie mogę, bo nie mam dostępu do jej pamięci. Jej pamięć jest sparaliżowana. El ser ha abierto la puerta para permitirte hablar con él, pero realmente él ha abierto la puerta. Ella no me ha abierto puerta. To ten byt otworzył drzwi dla ciebie, żeby z nią komunikować, a nie ona. Así. Bueno, Me duelen entonces. los ovarios, además. Estoy sintiendo todo lo que está viviendo ella. Wszystko odczuwam, co ona czuje. Bolą mnie jajniki. Desconecta totalmente, no sientas nada. Rozłącz się całkowicie i nic nie będziesz czuć. Vete a un momento en el 422. Idź do takiego momentu w roku 422. En la Tierra. Na ziemi. Ahí, libre. Es el año 422. Do roku 422. ¿Dónde estás? Gdzie jesteś? No sé, hay Nie wiem. agua y tierra. Jest woda i ziemia. Vete a una ciudad. Idź do jakiegoś miasta. No, porque si tú dices ella es un partícula consciente en este lugar, pero vive en otra hiperdimensión. Es como una experimentación. Nie, bo kiedy mówisz o niej, to ona jest taką cząsteczką ze świadomością, ale jednocześnie żyje w jakiejś innej w innym hiperwymiarze. Es lo que necesito descubrir. To jest właśnie to, co muszę odkryć. Entonces, ahora absorbe bien esta información. En el 422, ¿dónde está Aneta? Dobrze, to znajdź tę informację. W 422, gdzie jest Su Aneta? conciencia no está en esta tierra, solo ha enviado una parte de ella para experimentar esta planeta. Jej świadomość nie jest tutaj na Ziemi. Wysłano tylko jej cząstkę jej, żeby ona doświadczała tutaj na tej planecie. Busca la otra parte de Aneta, ¿dónde está? Zobacz drugą część Anety, gdzie jest. Está afuera. Jest poza. Está afuera. Jest poza Ziemią. ¿Cómo la ves? Jak ją widzisz? Grande. Wielką. Siento cristal transparente. Es muy diferente de ahora. Czuję taki przezroczysty kryształ. Jest bardzo inna niż obecnie. ¿Cómo te sientes?
Jak się czujesz? No sé, su densidad es muy diferente, no es más espesa, es muy diferente. Nie wiem, jej gęstość jest zupełnie, zupełnie inna od naszej. Bien, desconecta de ella. To rozłącz się z nią. Para que no sientas tanta energía. Żebyś nie czuła tyle energii. Muy bien. Ella no está en aquella habitación ahora. Muy bien. Więc ona nie jest w tamtym pomieszczeniu już. Bardzo dobrze. Ahora, desde este momento, vete, avanza en el tiempo y busca el momento donde ella está por entrar en aquel cuarto. Dobrze, to teraz od tamtego momentu poszukaj takiego momentu, w którym ona zaraz wejdzie do tego pomieszczenia. Sí. Tak. ¿Dónde estás? Gdzie jesteś? Su tercera experiencias en la tierra. To jej trzecie doświadczenie na Ziemi. ¿Qué año es? Który jest rok? Mira algo. Tysiąc coś. Vale, mil y algo. ¿En qué ciudad vive? W jakim mieście żyje? Es una ciudad que no existe más. To jest takie miasto, które już nie istnieje. ¿Y cómo se llama? A jak się nazywa? No lo sé. Son más símbolos que no que letras. Nie wiem, to raczej symbole niż litery. ¿En qué parte del mundo se encuentra? A w której części świata się znajduje? El Pacífico, pero no sé por qué no veo, no existe más. Gdzieś na Pacyfiku, ale to już nie istnieje, więc nie widzę. Observa por debajo del Pacífico si ves algo que recuerde esa ciudad. To zobacz pod wodą w Pacyfiku, czy jest coś, co przypomina to miasto. Todo ha sido destruido. Wszystko zostało zniszczone. Vete atrás en el tiempo, vamos a ver cómo se destruye esta ciudad. To cofnij się w czasie i zobaczymy, jak zniszczono to miasto. Fuerzas externas han creado la extensión de este. Esta no es una isla, no se llama isla tampoco. Es un trozo de tierra, no sé lo que es. To nie jest żadna wyspa, to jest jakby kawałek ziemi, jakieś zewnętrzne siły ją Vete un zniszczyły. momento. Sale De la tierra, pero de manera diferente. Por ejemplo, la superficie es más alta que no sé cómo decirte. Es muy alto, como los buildings de los Emirates, es algo muy, muy grande. I nie wiem, to było coś bardzo wielkiego. To wystawało z nad ziemi, tak Todo jak está en el wystają aire. te budynki w Emiratach. Vale, vete a un momento donde en esta ciudad se vive tranquilamente. Wszystko było zbudowane z powietrza. To idź do takiego momentu, kiedy to miasto było jeszcze spokojne. Bien, dime quién vive en esa ciudad. Powiedz mi, kto żyje w tym mieście? Seres non humanos. Jakieś byty, ale nie ludzie. ¿Qué forma No tiene? identificación propia. No tienen identificación propia. Jakie byty? Nie mają jakiejś własnej identyfikacji. ¿Con qué forma Seres los en ves? construcción. Pod jaką formą ich widzisz? To jakaś konstrukcja. Seres con conciencia, con cuerpo en construcción, en elaboración. Byty ze świadomością, a ich ciało jest jak konstrukcja. Caminan, rampan, volan. Oni chodzą, ale też mogą latać. ¿Con qué forma los ves? Pod jaką formą ich widzisz? Forma indefinida. Niezdecydowana forma, niesprecyzowana. Entre ellos hay Aneta. Czy między nimi jest Aneta? ¿La ves? Widzisz ją? Siento su conciencia. Czuję jej świadomość. ¿Su conciencia está allí, en este lugar? Jej świadomość jest w tym miejscu? Sí. Tak. ¿Me dejas hablar con ella allí? Pozwolisz mi z nią tam porozmawiać? Si quieres. Jeśli chcesz. ¿Quieres? Chcesz? No es el no querer, no sé cómo establecer la conexión con ella. Nie to, że nie chcę, tylko nie wiem, jak ustalić połączenie z nią. Bueno, lo intentamos. Spróbujemy. ¿Permites? Sí. Pozwolisz? Tak. La voy a llamar Aneta por comodidad. Będę ją nazywać Anetą. Aneta. Hola. Cześć. ¿Cómo estás? Jak się masz? Aneta. ¿Aneto? ¿Estás bien? ¿Sí o no? Dímelo con la cabeza. ¿Wszystko z tobą dobrze? ¿Tak czy nie? ¿No puedes hablar? ¿Nie możesz mówić? ¿Algo te lo impide o es una elección tuya? ¿Coś ci nie pozwala, czy to twój wybór? ¿Algo te lo impide? ¿Coś ci nie pozwala? ¿Sí o no? ¿Tak czy nie? Palabras sin sentido. Słowa są bez sensu. Aneta, ¿cómo se llama este lugar donde vives? Aneta, jak się nazywa to miejsce, gdzie żyjesz? Alek.
Alec. Alec. ¿Te gusta estar en Alec? ¿Podoba ci się tam mieszkać na Alec? Gustar. Podobać się. Déjame con Auror. Zostaw mnie z Auror. Desconecta Auror. Desconecta. 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 ¿Estás? Sí. ¿Cómo te sentías cuando la canalizabas? Jak się czułaś, kiedy ją przepuszczałaś? No sé. Nie wiem. Ok, nada. Observa cómo viene destruida esta ciudad. Dobrze, to zobacz, jak zniszczono to miasto. Fuerzas externas energéticas destruyen todo. Siły zewnętrzne, jakieś energie, które wszystko No zniszczyły. se ve, no se ve nada, se siente la destrucción. Ellos llevaron la destrucción. Nic się nie widzi, ale wszystko się czuje i doprowadzili do zniszczenia. ¿Ellos quiénes? Oni, czyli kto? No puedo verlos, no Nie sé. mogę ich zobaczyć, nie wiem. Sí, puedes verlos. Mira. Możesz. Cuento de 1 a 3 y lo ves a 3. Ja policzę od 1 do 3 i na 3 zobaczysz. 1, 2, 3. Sí, es el mismo ser. Tak, Es to ten sam byt. esta conciencia con identidades Vale, ¿qué te diferentes. pasa? ¿Qué te duele? To Sé. też świadomość. Co Vale. ci boli? Nie wiem. Desconecta, 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 sal de allí. No, Desconecta. porque me pusiste con él, entonces es demasiado tarde. Desconecta ya. Desconecta. 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 Ya. Es una orden. Desconecta. Y vuelve. Y rápido. Desconecta. 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 Estoy contigo, que no te enojes así. Desconecta. Te oigo tu voz, Auror, pero... desconecta. Ahora cuento de 1 a 3. A 3 se anula aquel viaje en este lugar raro. 1, 2, 3. Anulado. Nunca has visto aquella ciudad. Ha anulado el viaje. Nunca ha existido. Anulowaliśmy podróż do tego miejsca. Auror. Oigo tu voz. Słyszę Auror. twój głos. Desconecta totalmente. Ahora me acerco a ti energéticamente. Teraz zbliżę się do ciebie energetycznie. Dime cómo me ves. Powiedz mi, jak mnie widzisz. ¿Cómo me ves? Jak mnie widzisz. Como la luz. Jak światło. Observa mi código genético, identifícame. Zobacz mój kod genetyczny, zidentyfikuj mnie. Eres tú. To Bien, ty. eres tú. Entonces te voy a pasar mi Claro, frecuencia. es como si nada tiene importancia. Hay algo extraño que está pasando. Ahora me acerco a ti. Mira, estoy ahí contigo. Te estoy cogiendo de las manos. Y Siénteme. jestem tam z tobą, poczuj mnie. Y vuelve conmigo. Y Vuelve. wróć ze mną. Vuelve. 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 Eso es. Vuelve. Vuelve. Muy bien. Desconecta de todo y todos. Desconecta. 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 Bien, ¿cómo estás? ¿Por qué lloras? Dlaczego płaczesz? Auror. Auror. ¿Por qué en un minuto perdí como toda mi humanidad? Bo w 1 minutę straciłam całą swoją ludzkość. Pues has hecho un Es es más que la muerte, es más que la muerte, es más que eso. To coś więcej niż śmierć. Es una gran experiencia, tiene que estar orgullosa de eso. To wielka, więc to było doświadczenie, powinnaś być dumna z tego. Entonces ahora recupera Yo tus. mojándome las manos es como si habías, me habías transmitido de nuevo como una fuente de humanidad o algo con emoción o algo vivo, no sé. Kiedy podałeś mi rękę, to tak jakbyś mi przekazał coś żywego. Pero los humanos también ríen, no solo lloran. Ale ludzie się też śmieją, nie tylko No płaczą. sé, Entonces no sé. ahora ríete. Więc teraz pośmiej się. Sí, ríete. Cambia la frecuencia de esta emoción. Zmień częstotliwość tej emocji. Ríete. Pośmiej się. Ríe. Śmiej się. Ríe. Cambia las frecuencias. Ríe. Pośmiej się. Zmień częstotliwość. Ríe. Ríe. Pośmiej się.
¿Qué tal? Yaxshimar. Auror. ¿Estás también conmigo? Vale. Ya está, y tú también estás conmigo. Ahora, en el momento en el que te voy a tocar, te voy a transmitir una frecuencia de risas. Teraz, kiedy cię dotknę, przekażę ci częstotliwość No śmiechu. ríes mucho tampoco. A ty też się nie śmiejesz za Bueno, dużo. pero ahora me voy a programar para producir estas frecuencias. Ale teraz się zaprogramuję, żeby wyprodukować tę częstotliwość. Uno, dos, Jeden. tres. Trzy. No te rías tanto, Es ¿verdad? más. No, porque es más un sonrisa compás. Es lo que Está. necesito. ¿Qué es? Paz. Una sonrisa emitiendo paz. Ah. A ty nie śmiejesz się za dużo, nie, bo to jest taki uśmiech, który emituje spokój. Vale, lo importante es que ya estás aquí otra vez. Najważniejsze, że znowu tu jesteś. Vale. Oigo tu voz, pero todo está gris. Słyszę twój głos, ale wszystko jest szare. Estás desconectada de todo y todos. Jesteś rozłączona ze wszystkim i ze wszystkim. Estamos en el Sí. 422, vuelve allí. Jesteśmy w 422. Muy Idź bien. tam. Sí. Ahora busca a Aneta avanzando en el tiempo antes que entre en este cuarto. To teraz poszukaj Anety w momencie, kiedy zanim wejdzie do tego pokoju. Es su tercera vida en la Tierra. To jej trzecie życie na Ziemi. Busca aquel momento otra vez. Poszukaj tego momentu jeszcze raz. ¿Estás? Sigo viendo este lugar tan extraño. Widzę ciągle to dziwne miejsce. ¿Y dónde está Aneta? ¿A gdzie jest Aneta? Está experimentando una forma de conciencia y de físico en este lugar. Doświadcza w tym miejscu pewnej formy świadomości i ciała. ¿Ha vivido alguna vez una vida humana en la Tierra? A czy żyła jak którykolwiek raz życiem ludzkim? Vale. Nie. Hasta ahí no. Vale. Ahora vamos a antes que entre en este cuarto donde la vimos. To teraz idźmy do momentu, zanim weszła do tego pomieszczenia, w którym ją widzieliśmy. Antes que entre. Zanim tam weszła. Sí, estoy en la misma, no sé si es vida, estoy en la misma escena. Tak, jestem w tej samej scenie. ¿Con qué forma ves a Aneta? ¿Pod jaką formą widzisz Anetę? Es como alguien que hubiera dibujado un humano, pero que lo hubiera dibujado como un niño de 4 años. To tak, jakby ktoś narysował człowieka, ale ten rysunek jest jak dziecka 4-letniego. Bueno, Es una forma grosera de humano. To taka śmieszna forma ludzka. ¿Es un humano físico? ¿Tiene un cuerpo físico? Ale czy to Hay una jest densidad, perdón. człowiek fizyczny? Tak, jest jakaś gęstość tam. Vale, no Hay una importa. densidad física, pero no como la de los humanos. Jest gęstość fizyczna, ale nie taka jak u ludzi. Necesito ir al baño. No siento más. Necesito ir al baño. Muszę iść do łazienki. Vete, sí, claro. ¿Volvís? Tak, dobrze. Todo el mundo se ha ido, ¿qué? Yo no necesito. Si te quieres ir al baño tú también, pues No, espero. pero voy a beber. Es una entidad, digamos así, donde absorbe las conciencias, por eso está hecha de muchas conciencias, tenía esta información para reproducirme. Entonces, quien se conecta a esta estructura pierde su conciencia porque es como que se convierte en la estructura. Pero Aurora ha dicho que es como un Sí, aspirador, sí, ¿no? sí, Por sí. eso. Es como un agujero negro, ¿no? Que aspira todo. Así. Son más que egrégoras, son más que. Son un agujero negro realmente. Es una conciencia colectiva. Anet Kalo tutaj tłumaczył, że ten byt to jest coś takiego jak kolektywna świadomość, który jak się z czymś styka, to jakby A ver. wsysa świadomość tej osoby czy tego. Bueno, Auror. Dime. Observa entonces qué está haciendo Aneta antes de entrar en este cuarto. ¿Qué sucede? To zobacz, co Aneta robi, zanim wchodzi do tego pokoju. Co tam się dzieje? Está experimentando como manera de mantenerse en esta planeta. La veo rampar. Ja widzę, że ona tam stara się doświadczyć, jak żyć na tej planecie. Se siente muy limitada, I czuje się bardzo ograniczona, ale to bardzo. Continúa. Kontynuuj. El cuerpo no le corresponde, hay como una incompatibilidad, pero se representa como picazón, pica, pica, como una alergia a esta densidad media humana.
Ona to ciało jej nie odpowiada, ale tam ciągle coś jakby pikało w niej, i to jest tak jakby pół człowiek. Pero ella sabe perfectamente lo que va a suceder en esta planeta, ve diferentes formas de vida existir en esta tierra, quiere pertenecer a este ciclo. Ale ona bardzo dobrze może widzieć, co się dzieje tutaj na Ziemi, widzi inne byty i chce Evolución. przynależeć do tego cyklu Ve ewolucji. evolución. Quiere pertenecer a este ciclo de evolución, esta planeta. Widzi ewolucję i chce przynależeć do tego cyklu Aunque ewolucji. cuesta la Nawet adaptación. jeśli to kosztuje adaptację. Sea, quiere ser un ser humano, ¿correcto? Czy chce być zatem człowiekiem? No, porque tras los humanos está viendo otro tipo de seres aún más desarrollado. Ella quiere convertirse en otro ser después de los humanos. Nie, bo ona poza ludźmi widzi jeszcze inne tutaj byty, bardziej rozwinięte i chce być jeszcze Ma bardziej forma rozwinięta niż elaborada. Ma bardziej forma taka, demasiado. wytworzona forma, bardziej dopracowana. Entonces, ¿qué sucede? Avanza. Więc co się dzieje? Idź do przodu. Hay puertas en este lugar, muchas puertas. Abren las puertas estos seres para realizar experimentos. I tam jest bardzo wiele jakby drzwi i oni otwierają te drzwi, żeby La eksperymentować. veo entrar en esta forma no definida y la veo en el presente. Es la misma caja, la Bloquea misma. el tiempo, que no entre. Zatrzymaj czas. I ja ją widzę, że ona chciała wejść do tej klatki. Zatrzymaj czas. Dime, ¿en qué punto lo bloqueaste? W którym momencie zblokowałaś? Estamos frente a la puerta. Jesteśmy przed drzwiami. ¿Y cuántas Hay puertas? muchas puertas. Y es dos drzwi. Muchísimas. No puedo contarlas. Mnóstwo. Nie Vale. mogę ich policzyć. ¿Cada puerta lleva un lugar diferente? Czy każde drzwi prowadzą do innego miejsca? Experimentos diferentes. Do różnych eksperymentów. Ahora, sin que ella entre, el tiempo está bloqueado. Observa simplemente que está más allá de aquella puerta. Teraz, kiedy czas jest zatrzymany, zobacz, co jest za tymi drzwiami. Para mí son máquinas, máquinas. Dla mnie to maszyny. Vale. Entonces, ¿me dejas hablar con Aneta? Ah, sí, no, no, no canalices más porque es mucha energía. Pregunta a Aneta, si quiere ver, si quiere saber exactamente qué está, qué hay más allá de esta puerta. Zapytaj Aneczę, czy chciałaby wiedzieć, co by jest za tymi drzwiami. Ella sabe lo que hay detrás de esta puerta. Ale ona wie, co jest za tymi drzwiami. Y pregúntale, ¿qué es lo que ella sabe? Więc zapytaj ją, co ona wie. Ella sabe que los humanos van a caminar sobre dos patas. Ona wie, że ludzie chodzą na dwóch nogach. Patas, porque dice que los primeros humanos son muy cerca de los animales. Ella tiene que mantenerse de pie. La máquina la va a mantener de pie. A, ona mówi, że będą się poruszać na dwóch łapach i mówi łapach, bo wie, że jeszcze ludzie są bardziej podobni do zwierząt i wie, że ta maszyna, która się tam znajduje, sprawi, że będzie chodzić na dwóch łapach. Okay, voy a hablar La directo. máquina va a permitir que el cuerpo mental sea completamente en la parte superior de la cabeza. I wie też, że ta maszyna sprawi, że ciało mentalne będzie na górze głowy. Basta, desconecta ya. Już, rozłącz się. Aléjate de estas puertas. Odsuń się od tych drzwi. Vuelve un pelín más atrás en el tiempo porque quiero hablar con Aneta. Cofnij się trochę w Conexión czasie al do tyłu. ser, en la máquina, la conexión al ser se hace aquí con esta cosa que perfora su mente. To połączenie z tym bytem doszło w tej maszynie. To tam doszło do połączenia z umysłem. Desconecta, bro, totalmente desconecta. Vale. Estoy. Jestem. Quiero hablar con Aneta, ¿me permites? Chcę porozmawiać z Anetą, ¿pozwolisz? ¿A qué momento? W którym momencie? Ahora, antes que entre en la puerta. Teraz, zanim weszła do tej, w te drzwi. Sí. Tak. Aneta, soy Calo. Aneto, to ya Calo. ¿Te acuerdas de mí? ¿Pamiętasz mnie? Aneta, ¿sabes de dónde vengo? Aneto, ¿wiesz skąd pochodzę? Przychodzę. ¿No puedes contestar? ¿Nie możesz odpowiedzieć? Vengo de más allá de estas puertas. Ja pochodzę spoza tych drzwi. Sé que hay más allá de estas puertas. I wiem, że jest coś więcej niż te drzwi. ¿Quieres saberlo? Chcesz to zobaczyć? Bien. Entonces, déjame con Auror. To zostaw mnie z Auror. Desconecta, Auror. Desconecta. Estoy. Vale. Estoy. Jestem.
Mira, ahora voy a coger a Neta de la mano y... Teraz łapię Anetę za rękę ¿Vale? Voy con ella a dar un paseo. i przejdziemy się razem. La llevo a su futuro. Zabiorę ją do jej przyszłości. Y luego vuelvo aquí mismo. A później wrócimy do tamtego miejsca. Yo cuento de 1 a 3 y a 3 ya estoy de vuelta. Policzę od 1 do 3 i na 3 już wrócimy z powrotem. Al 3 ya he llegado. Na 3 już wszystko zrobiliśmy, wróciliśmy. Y ella simplemente y solamente ha visto su futuro. A ona tylko zobaczy swoją przyszłość. ¿De acuerdo? Zgadzasz się? Auror. Ya lo he visto. Już to widziała. Ya hemos dado la vuelta. Już wróciliśmy? Ok. Dobrze. ¿Y qué ha visto Aneta? Pregúntaselo. ¿Y co Aneta widziała? Zapytają. Ha visto todas las veces donde ha vivido experiencias en esta caja. En el presente está desnuda con una bombacha y tiene en la mente una imagen de hombre. A ona przeżyła wszystkie te razy, kiedy była zamknięta w tej klatce i jakby w jej umyśle istniał obraz mężczyzny. Vale, ¿es esta la Se vida? está preguntando cómo ha podido terminar así. I zapytuje się, jak mogła tak skończyć. Bien, entonces pregúntale si es esta la vida que quiere vivir. Zapytają zatem, czy to jest takie życie, którym chciała żyć. Tu pregunta no tiene sentido. Dla niej twoje pytanie nie ma sensu. Sí, lo tiene. Si me contesta, lo va a entender. Tak, ma. Jeśli No. odpowie, będzie zrozumie. Nie. A ver, ¿quiere vivir una vida, pero diferente y mejor? Czy chcesz żyć innym życiem, lepszym? No entiende lo que ha pasado. Vale. Nie zrozumiała, co się stało. Déjame con Aneta, por favor. Zostaw mnie z Anetą. Anetita. Anetko? Hola. Cześć. Aneta. Aneto. Mira, esto era el paseo que nos hemos dado pasando por aquella puerta. To był taki spacer, który odbyliśmy przechodząc przez te drzwi. Ahora nos vamos a dar otro paseo. Vamos al futuro de donde he venido, pero sin pasar por aquellas puertas. Ale teraz przejdziemy się jeszcze raz. Przejdziemy do tej samej przyszłości, tu gdzie jestem, ale bez wchodzenia w te drzwi. Déjame con Auror, déjame con Dobrze, Auror. Aurora. Desconecta, Auror. Desconecta. 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 Desconecta, Auror. Auror. Todo es muy pesado. Wszystko jest bardzo Desconecta. ciężkie. Desconecta. Y seguimos. Vuelve. Desconecta. Wróć. ¿Qué ha pasado? Co się stało? Tú sigue desconectando. Desconecta. Tengo el corazón que late a mil. Desconecta. Recupera Sí. tus frecuencias. Y cuando estés normal, me lo dices. No me acuerdo de nada, Caro. Niczego nie pamiętam. Es normal. Recupera tus frecuencias y seguimos el trabajo. Przywróć swoje częstotliwości i będziemy dalej pracować. Sí, pero no sé. Desconecta de todo y de todos. Ahora voy a contar de 1 a 3. Voy a contar de 1 a 3. Mientras cuento, anulo el último paseo. Teraz policzę od 1 do 3 i anuluję ostatni spacer. 1, 2, 3. Anulado el paseo. Spacer został anulowany. Ya estás tranquila. Już jesteś spokojna. Y relajada. I zrelaksowana. Bien. ¿Podemos seguir, Auror? Czy możemy kontynuować, Auror? Observa a Neta antes que entre en aquellas puertas. Zobacz Anetę, zanim weszła w te drzwi. Bien. ¿Cómo la ves? Jak ją widzisz? Rampando. Taką Vale. zgubioną. Ahora pregúntele si le han gustado los dos paseos. Zapytają, czy podobały jej się te dwa spacery. Vale. No. Entonces, Nie. ¿quiere anular esas puertas? ¿Quiere que desaparezcan para que no pase de esta manera?
Więc czy chciałaby, żeby te drzwi zniknęły, żeby nigdy nie przez nie nie przeszła? Quiere cancelar todo, quiere cancelar su primera incorporación en estos cuerpos. Chcę anulować wszystko, chcę anulować swoje pierwsze wejście w ciało. Muy bien, lo vamos a hacer. Bardzo dobrze, tak zrobimy. Vete atrás en el tiempo. Cofnij się w czasie. Busca este momento, Poszukaj tego momentu. donde ella elige esta experiencia. Kiedy ona wybrała to doświadczenie. Dime qué ves. I powiedz mi, co widzisz. Veo la misma forma, tiene como una forma de cristal. Widzę tę samą formę, formę kryształową. ¿Cómo se siente en esta forma de cristal? Jak się odczuwa tę formę kryształową? No puedo describirte porque las sensaciones no son humanas. No tengo palabras adecuadas. Nie mogę ci tego opisać, bo to nie jest doświadczenie ludzkie, nie ma odpowiednich słów. Es una sensación placentera, equilibrada. Ale czy to jest doświadczenie przyjemne, zrównoważone? ¿O neutral? Para ella sí. Czy Uh-huh. neutralne? Tak, coś Ok, takiego. muy bien. Entonces desconecta de ella en este momento. To rozłącz się z nią w tamtym momencie. Totalmente. Całkowicie. Bien. Ahora quiero que observes a Neta en el momento de donde te estoy hablando con aquellas condiciones que acaba de alcanzar. To teraz chcę, żebyś zobaczyła Anetę obecnie na tych warunkach, które osiągnęłyście. ¿Cómo la ves? Jak ją widzisz? Tus razonamiento no tiene sentido. Twoja myśl nie ma sensu. Observa a Aneta. Zobacz Anetę. ¿Cómo la ves? Jak ją teraz widzisz? Muy linda, es algo que no conozco, pero muy linda. Bardzo ładna, coś czego nie znam, ale jest ładna. ¿En qué momento estás observando? ¿Estás en el momento presente donde te hablo? W którym momencie No. obserwujesz, w tym, z którego do ciebie mówię, nie? ¿Y dónde estás? No. Więc gdzie jesteś? Estoy con ella en su planeta. Jestem z nią na jej planecie. Nunca No he hay ido. momento presente porque no hay momento creado en su mente. Nie ma momentu obecnego, bo nie ma takiego momentu w jej umyśle. Es en esta forma de cristal, en este ambiente cristalino. Ona jest w tej formie kryształowej, w otoczeniu kryształów. Perfecto, ahí tiene que estar. Idealnie, i tam powinna być. Ahora observa el cuerpo de Aneta, Aneta en la Tierra. A teraz zobacz ciało Anety, Anety na Ziemi. En el 2018, ¿de dónde te estoy hablando? W Puedo ver 2018, skąd do ciebie su mówię? cuerpo físico únicamente. Mogę widzieć tylko jej ciało fizyczne. ¿Cómo lo ves? Jak je widzisz? Es un cuerpo. To ciało. ¿Me dejas hablar con este cuerpo? ¿Pozwolisz mi pomówić z tym ciałem? No, porque no hay conciencia. Nie, bo tam nie ma świadomości. Y observa su futuro de esta manera. A zobacz jej przyszłość w ten sposób. ¿Cómo lo ves? Jak to widzisz? Todo está en blanco, no veo nada. Wszystko jest białe, nie widzę nic. Entonces, con estas nuevas condiciones, vete al momento donde se decide la reencarnación en Aneta. To na tych nowych warunkach idź do momentu, w którym decyduje się o inkarnacji jako Aneta. ¿Cómo es el lugar? Jak wygląda to miejsce? ¿Dónde está y con quién está? Gdzie ona jest i z kim jest? Está hablando con seres. A rozmawia z bytami. ¿Y qué sucede? I co się dzieje? ¿Cómo son esos seres? Jak wyglądają te byty istoty? Como ella. Tak jak ona. Bien, ahora quiero que vayas a exactamente aquel momento donde nosotros vimos el momento donde se reencarnaba en Aneta. Quiero saber cómo lo ves ahora con estas nuevas condiciones. To teraz chcę, żebyś poszła do tego miejsca, w którym decydowano o inkarnacji jako Aneta. I jak widzisz teraz to wszystko na tych nowych warunkach? No te escucho, no sé lo que has dicho. Nie słuchałam cię, nie wiem, co powiedziałeś. Observa a Aneta en el momento donde se decide su reencarnación con estas nuevas condiciones. No se decide nada, ella decide de todo. Nie, o niczym się nie decyduje, bo ona sama decyduje o wszystkim. Perfecto. ¿Y dónde antes había una escribanía de madera usada? ¿Qué ves ahora? A gdzie się znajduje ten stół, Un na escritorio. którym tyle pisano? ¿No lo ves? Nie widzisz już tego? Vale, ¿y qué ves en Nie. este lugar?
ella con un ambiente muy peculiar y hay tres seres con ella. A co widzisz w tym miejscu? To jest takie miejsce bardzo szczególne i są z nią trzy istoty. ¿Quiénes son esos Están seres? comunicando Kim są te como istoty? ella, son como ellas. Są jak ona i komunikują się. ¿Qué se están diciendo? Co sobie mówią? Decir no existe. Hay cristal, el cristal refleja lo que quieren mandar como información, pero no es información tampoco. La palabra no la tengo. Mowa nie istnieje tam. Kryształ odbija wszystko, całą Vale. informację. Ahora vamos más allá en el tiempo. Observa cuando se forma el embrión de Aneta. To teraz idźmy jeszcze do przodu. Kiedy się formuje embrion Anety? ¿Qué ves? Co widzisz? Me cuesta ubicarme en el tiempo, me estás perdiendo porque me dices antes de encarnarme, más allá, entonces avanzamos en el tiempo, ¿es eso? Sí. Mamy problemy z ustawieniem się w czasie, idziemy do przodu, tak? Observa el vientre. En el vientre de la madre de Aneta, cuando ya está embarazada de Aneta. Zobacz brzuch mamy, Anety, kiedy jej mama jest z nią w ciąży. Sí. Vale. Tak. Busca un momento del embarazo cuando ya está bien formada Aneta. Poszukaj takiego momentu w ciąży, kiedy ona już jest uformowana. ¿Bien formada físicamente o qué? Fizycznie dobrze uformowana, czy co? Sí, digamos casi lista para nacer. Tak, że już prawie gotowa do tego, żeby się urodzić. Ajá. Muy bien. ¿Cómo la ves ahora? To jak ją teraz widzisz? Digo energéticamente. Mówię energetycznie. Veo su cuerpo subliminal primario en su cuerpo físico de bebé. Widzę jej ciało subtelne w jej ciele tego dzieciątka. Bien, entonces ahora avanza más en el tiempo. Ella ya ha nacido. To teraz idź jeszcze do przodu, kiedy ona już się urodziła. Y tiene 10 años. I ma 10 lat. ¿Cómo la ves? Jak ją teraz widzisz? Es muy desarrollada, entonces está aceptando las informaciones como tal de lo que ha sucedido. Jest tak, jest bardzo rozwinięta, więc przyjmuje do siebie wiadomości tak, jak to wszystko się wydarzyło. Y ahora vete a... Porque no se puede cambiar. Bo nie można ich zmienić. Y ahora vete a cuando tiene 20 años. To teraz idź do momentu, kiedy ma 20 lat. En la aceptación, la aceptación del rechazo que ha sentido para ella misma. W akceptacji i też taki jest akceptacja tego odepchnięcia siebie, które Muy odczuwała bien. wcześniej. Y avanza en Dobrze. el tiempo aún. Y vete ahora mismo en el tiempo presente de donde te hablo. To teraz idź jeszcze do przodu, idź do tego momentu, skąd do ciebie mówię. ¿Cómo la ves? Jak ją widzisz? Igual. Tak samo. ¿Cómo la ves energéticamente? Jak ją widzisz energetycznie? Igual. Tak samo. ¿La ves libre? ¿La ves en algún cuarto? ¿Cómo la ves? Jak widzisz, że jest wolna? Widzisz ją w jakimś pomieszczeniu? Nie. No, su parte subliminal está en su cuerpo. No puedo decirte que la compatibilidad sea perfecta porque no lo es. Lo que tiene en esta superficie le permite la compatibilidad con este cuerpo físico. Es como una adaptación que ha desarrollado ella. Widzę ją, jej część subtelną w jej ciele, ale nie ma takiej pełnej adaptacji, pomimo wszystko na tej części, w tej części na wierzchu, jakby doszło do pewnej kompatybilności. Ok, y ahora observa en su futuro. El hombre ha desaparecido. Ya. To No hay zobacz más jej hombre. przeszłość, ten mężczyzna zniknął, nie ma już mężczyzny. Observa en su futuro, como ves, su vida familiar. To teraz zobacz jej przeszłość, jak widzisz jej życie rodzinne. Ella contesta dependiendo de lo que voy a movilizar. Ona odpowiada, zależy od tego, co zmobilizuje. Bien, observa si tiene bloqueos sexuales. Zobacz, czy ma blokady seksualne. Tu pregunta no tiene sentido. Twoje pytanie nie ma sensu. Bueno, observa si... O sea, sería más correcta decirte que ella te está diciendo que tienes rara respuesta a esta pregunta. Najbardziej poprawna będzie odpowiedź, że ona już ma w sobie odpowiedź na twoje pytanie. ¿Y nos quiere decir esta respuesta? I chce nam podać tę odpowiedź? La entrada en una experimentación equivocada ha provocado la no movilización de su energía.
Bo wejście w taką pomylenie się i wejście w zły eksperyment, w złe doświadczenie sprawiło, Tenía. że zblokowała się ta energia. No tenía energía sexual, ni una gota. Nie miała żadnej w ogóle energii seksualnej, nawet kropli. Bueno. Deseo, pero no es una transform no había transformación energética. Deseo, pero no había movimiento en su cuerpo. W umyśle była chęć, ale nie było to przełożenia energetycznego. Ahora lo tiene. A teraz już jest? Tengo que, claro, pero tengo que verificarlo, dime. Sí, Ok. sí. Ok. Teraz już tak, ya te muszę wszystko sprawdzić. Tak, już teraz tak. Entonces dime si también siente manipulaciones sexuales, como nos contaba antes. A czy dalej czuję manipulacje seksualne, jak o tym nam wcześniej opowiadała? Nie. No. ¿No? Perfecto. Está bastante contenta en realidad, porque ya se está proyectando por el después, después de esta forma limitada humana. Nie, ona jest bardzo zadowolona, bo ona już siebie widzi dalej w przyszłości, poza tą formą ograniczoną ludzką, jaką jesteśmy. Observa si tiene algún tipo de adicción. Zobacz, czy ma jakieś uzależnienie. No tiene sentido. Rechazo el cuerpo, al alma no lo tiene más. Nie, bo kiedy jakby to pochodziło od tego odrzucenia dla własnej duszy i dla własnego ciała. Y observas en su futuro la ves caer al suelo sin razón. I zobacz, czy w przeszłości będzie upadać na ziemię bez powodów. No tiene sentido. No tengo respuesta. To nie ma sensu, nie mam odpowiedzi na to. Maravilloso. Cudownie. Podemos cerrar la sesión. To możemy zamknąć sesję. Bien. Ahora desconecta a Auror de Aneta, de todos y de todo. To teraz Aurora rozłączy się ze wszystkimi i ze wszystkim. Vamos a volver. Bo wracamy. Uno. Ya tu cuerpo empieza a despertar y a recuperar su fuerza física y lo sientes cada vez más fuerte. Y te gusta esta sensación. Y dos. Te sientes también más ligera, porque cuanto más fuerte se hace tu cuerpo, cuanto más ligero lo sientes. Y sientes una sensación de bienestar por todo el cuerpo. 3. Abre los ojos. Ay. Aurora, ¿cómo te sientes físicamente? Aurora, jak się czujesz Recuperando. fizycznie? Odzyskuję swoje ciało. ¿Qué has dicho, Aurora? Recuperando mi cuerpo. Recuperando. Odzyskuję swoje ciało. ¿Estado de ánimo? A samopoczucie. No lo sé. No lo sé. Bien. Nie wiem, Bien. dobrze. Bien. Bien. Ok. Estoy. Aneta. Aneto, zechcesz włączyć mikrofon? Jestem. Ya está. Bueno, dinos algo tú, Aneta. No te hago ninguna pregunta. Habla. Kalo, nie zadaję ci żadnego pytania. Powiedz od siebie, jeśli chcesz coś powiedzieć. Nie rozumiem, Kalo, co chcesz mnie zapytać. No entiende, ¿qué quieres saber? Ah, no. ¿Cómo se siente ahora? ¿Si ha sentido algo durante la sesión? No sé, algo. Cokolwiek, co chcesz nam powiedzieć, czy coś czułaś podczas sesji, jak się teraz czujesz? Tak, to powiem tylko przez całą sesję praktycznie, jakby miał mi wysadzić brzuch. No tak się trzęsłam, a na koniec właśnie, jak już nie weszłam w te drzwi, to po prostu jakbym pierwszy raz odetchnęła, nie? Tak po Poczekaj, prostu pełno. pozwól mi przetłumaczyć. Entonces, ella decía que toda la sesión temblaba y había momentos, casi toda la sesión, sentía este sentido que su vientre iba a explotar. Y cuando no entró en esta puerta, por la primera vez se sentía más liviana. Oh, qué bien. To dobrze. Ahora, ¿cómo te Bardzo. sientes? A teraz jak się czujesz? Dobrze, bo nawet Bien. bardzo. Muy bien. Bardzo się cieszę i dzięki Auror, dzięki Kalo i w ogóle Milena również. Se siente muy bien y nos agradece. Nos dice gracias a nosotros todos. Gracias. Aneta, ¿quieres que se publique esa sesión?
Dziękujemy Tobie, Aneto. Czy chciałabyś opublikować tę sesję? Nie ma problemu. No i problema. Me gusta, Nie widzę, Karol, jak ty o się sea, śmiejesz. cuando la gente Akurat está tan nie wiem, czy tak convencida. wszyscy mają, ale ja nie widzę, jak ty się śmiejesz. Ah, porque ella dice que no te ve. No te, sí, no puede Ah, verte ¿no? ahora. Bueno, entonces voy a cortar la grabación, ¿vale? Y me meto otra vez en el grupo. To teraz Kala wyłączy nagrywanie, jeszcze raz wejdzie, jeszcze raz się połączy.